Siemaneczko, z tej strony Dziary, witam was bardzo serdecznie na 13 odcinku serwera, o kurwa, poczekajcie. Jeps, kurwa. Serwera nervia2.pl. Gdzieś tutaj z boku będą zwycięzcy poprzedniego odcinka, a ja nie przedłużam. Miłego oglądania. Dziar 91. Ale są takie teksty, że kurwa z jakiejkolwiek chujowej rodziny byś nie był, to i tak nie słyszysz kurwa w normalnym. Na przykład jak kurwa dorastasz w pewnym momencie i wiesz, gdzieś tam latasz po kurwa wioskach czy mieście i stara zawsze do ciebie. Dobra, jak hotel traktujesz, no kurwa jakikolwiek dom by nie był, to zawsze matka tak mówiła, co? No, że jak? Ten dom jak hotel traktujesz, nie? No. Wiesz, to kurwa każda sytuacja taka jest, nie? Każda rodzina. No. Moja zawsze kurwa mówiła do mnie: jak ci się obiad nie podoba, to do Romy wypierdalaj, nie? A co to Roma? Bar? Taka restauracja. O. Moja mówiła jeszcze: chuju nie polewaj tak mało. Ale to tak. Lej porówno ty. Czemu sobie kurwa tak więcej lejesz? Oh yeah. Zieri 92. Szamanka ma już 9,5 i 33,5%. Idę na miasto poszukać, zobaczyć te klejnoty, kurwa, na 9,2 do Sury. To mam tam chyba z 50 eliksirów, zobaczymy jak to tam będzie przyjmowało. Zobaczymy w ogóle, czy te klejnoty są na mieście i jeżeli nie ma na mieście, no to będę musiał iść sobie ziarim wydropić sam, więc... Długa męka przede mną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, ja lecę na miasto zobaczyć, czy są te klejnoty. Zapierdalam pieniążka z knura. Weźmy sobie z kurwa chuj tam, z dwa wony. Co tam? Okej, dobra. I z tego, co się dowiedziałem, to opłaca się brać od, już wam mówię, od 20 do 30 kaka warto kupować na mieście, bo no, chujowo to dropi, potrzebne jest ich 20 i tak średnio niby co 3 bierze, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także słuchajcie, ja sobie wyszukuję i idziemy na zakupy. Wcale dużo tych sklepów to nie ma, wam powiem szczerze, ja już to raz przejrzałem i powiem wam tak. Tutaj są 2 za 25, to ja sobie, o Jezu, czekajcie. Nie mam miejsca w ekwipunku, no to grubo, ale ja mam tu syf, po tym ekspie nienawidzę tego, nie? Jak ekspie, to po prostu nie zwracam uwagi na ten syf, wybaczcie. Wiem, że to kole w oczy, ale tety, no tak już musi być. Dobra, dwa, dobra, tu już mamy 4. Jedziemy zobaczyć dalej. Ulala, drogo. Co tu jest? Tu za 70 ktoś wystawił. Tam dalej nie ma. Tu jeszcze są dwa sklepy. I ogólnie tak, tu koleżka też ma drogo i tu koleżka widziałem, że ma tak w miarę, bo po 30, dobra, to zróbmy tak, ja sobie to wszystko skupię, to znaczy no wszystko nie, skupię sobie z, kurwa z 30 na początek i pójdę zobaczyć do Sury, jak on tam będzie przyjmował gościu. Dobra, dojeżdżamy do pana Sury. Ulala, czy pomógłbym? No oczywiście, potrzebuję 12 do doskonałych klejnotów, kurwa. Czekajcie. Co jest, kurwa? O, tu jest. Ja pierdolę, już się przestraszyłem, że zgubiłem eliksiry. Uch, normalnie serce do dupy mi wpadło, nie? Dobra, to lecimy. O, jest cudowny. Oh yeah. Dobra, to ja sobie poklikam i zobaczymy, ile tam na końcu, kurwa, wyjdzie, nie? Oddałem, kurwa, 30, z 30 przyjęło mi tylko 8, więc, kurwa, grubo w chuj, nie? Idę kupić następne klejnoty i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, co nie? Dobra, jestem z powrotem. Ogólnie mam jeszcze 35 eliksirów poszukiwacza, więc kupiłem 36 klejnotów zawiści. Zostało mi z dwóch wonów, zostało mi tylko tyle, także grubo. Zobaczymy, ile mi teraz przyjmie. Został tylko jeden. O kurwa, no co, no bierzemy atak, co nie? Pyk.
Oh yeah, dobra, to słuchajcie, to było tak. 30, 26, to było 50, 56 klejnotów musiałem zużyć, żeby kurwa zrobić tą misję u Sury, żebym mógł sobie wybrać wartość ataku, co nie? Także, no, kurwa, grubo. Duże pęgi. No, ogólnie jakieś, kurwa, no nie liczę tych eliksirów poszukiwacza, bo ja na Nemerka jak łażę, to sobie to zbierałem. Ale no tutaj wyjebałem, kurwa, grubo półtora wona, nie? Ponad chyba nawet na te klejnoty. Jeszcze zostało mi 10. Ja je zostawię, bo później mam jeszcze zamiar expić. Jestem YOLO do 105, ale to jest daleka przyszłość, więc kurwa na razie to sobie zostawimy, wybiemy do depo, się przyda. A ja co? Ja lecę expić dalej do 9.4, wbijemy 9.4. No i raczej wbijemy sobie do Atlantydy V2, żeby po prostu dropić sobie te klejnoty, bo tam słyszałem, że grubo 100 klejnotów trzeba wydropić, żeby to w ogóle kurwa oddać. Nie? Także co, lecę dalej. Dobra, postanowiłem sobie tak poprzeglądać sklepy i powiem wam, że trafiłem na taką naprawdę bardzo fajną szarfę i ona kosztuje 8,5 wona. I tak jak patrzyłem, to czysta szarfa tak od 2,5 do 3 won kosztuje 25%. No ale weźcie teraz, znajdźcie sobie taki łuk, dziewiątkę z takimi bonami. Wiesz, to na moje to jest taniutko i ja wam powiem szczerze, że ja to sobie zawijam, nie? Tą szarfę. Szkoda, że nie ma tutaj, że zamiast zaklęć to mogłoby być chociaż zręczność albo coś. No ale dobra, mniejsza z tym. No jest petarda, dla mnie jest petarda, nie? Szarfa, także ja sobie ją powinąłem. I zobaczymy, może coś innego jeszcze wynajdę na sklepach. Dobra, nie nagrałem wam wcześniej, ale pokupowałem sobie takie itemy na... Robię sobie ogólnie taką zabaweczkę 3-5 mentala. I ogólnie sobie pokupowałem takie fajne rzeczy, jak te ryby. I ogólnie tu gdzieś jeszcze miałem, sorry za syf, o właśnie, coś takiego i tu jeszcze wyhaczyłem coś takiego. Za 700, ja wiem, że to jest kurwa w chuj hajsu, ale ja jak coś robię, to sobie robię to tak o perfekcyjnie. Ja sobie takiego dropka kurwa na każdą klasę sobie zrobię. Tego 3-5 będzie rozkurwiał kurwa większość osób w mieście. Także no mam nadzieję, że kurwa, że to co chcę zrobić, że to zrobię, nie? Także ja sobie przeglądam sklepy dalej, bo jeszcze ich trochę mam do przejrzenia, więc lecę dalej. Jeśli jesteś moim subskrybentem i spodobał ci się filmik lub live, zostaw łapeczkę w górę, a jeżeli nie jesteś moim subskrybentem, to zostaw subka i kliknij w dzwoneczek, abyś był pierwszy pod filmami. Kurwa, nie wiem, czy to by więcej biło niż ten 21, szczerze wam powiem. Tu mam 3 ludzie, a tutaj nie mam ludzi. Ale to powiem wam, że... No nie, to mniej by biło. Mniej by biło. No ale 100 kaka to nie jest majątek, więc ja sobie to wezmę i przetestujemy w międzyczasie. Halo, halo. Zrobiłem sobie mentala. To znaczy jeszcze nie, kurwa, dopiero zrobię. To będzie mój taki dropek 3-5, ale taki z pierdolnięciem, nie? I zamiast silnego to mu zrobię 2 skille, kurwa, atakujące na P i będę tutaj wypierdalał wszystkich z papci w M1. I może na jakichś innych spotach, zobaczymy. Już to coś tam sobie poszukałem na mieście, pokupowałem sobie. Sorry za wiadomości. I co? Ja założyłem pierwszy level, postać i będzie się zwał Nichuja. I idę sobie poprzerzucać na niego jakieś różne rzeczy i wbić mu 35 level. Ogólnie chciałem sobie jakieś kozaki ogarnąć. Oglądałem tam kurwa 3-15, ale drogie są. I tu znalazłem takie w cenie miksu tak naprawdę, bo jak oglądałem, to takie do miksu za 450 stoją nawet. I tutaj mamy 2 KHP, 15 mieczy, 15 dwuręka, 9 skórzane, także ja sobie przygarnę, bo mi się podobają, mogą być. I lecę dalej sobie szukać, może jakąś zbrojkę jeszcze ogarnę. Dobra, znalazłem śmiertelkę za 600, akurat tyle, ile kurwa sobie przeznaczyłem na takie duperelki. 15 magia, 15 dwuręka, 15 miecze, 1,5 KHP. A na strzały mam taką inną, a może kiedyś tam jeszcze coś sobie znajdę takiego, żebym miał chociaż 3 apsy, albo może i 4 kiedyś znajdę, to sobie taką kupię na niego. Także ja sobie zasysam tą śmierteleczkę. Także mam już tutaj trochę taki ekwipuneczek fajny zrobiony. Tu mam bransę,
ale to nie, tu i tak będę musiał tą bronzę wymienić na jakąś inną. Ale to wezmę sobie chyba z Ebo 9 jakąś zapierdolę. Coś spróbuję sobie zmiksować, żeby było fajnego. Jeszcze muszę sobie ten nasior wymiksować, albo będzie może jakiś, kurwa, zobaczę na mieście. Pierwszy raz na tym serwerze klikam, kurwa, właśnie tego trenera. Oh yeah. Jedziemy, kurwa, w duchowe. Dobra, idę sobie do BAGO zrobić tą misję na marmurki od razu. Cyk. Dziki sługa. 600 i lecimy. Wbijać level i dropić, kurwa, marmury. Ogólnie jest, kurwa, za 15-12. No i Malskor mi tutaj pomoże trochę dobić level na szybkości, bo już się nie mogę doczekać, bo już biję, kurwa, dosyć sporo tą postacią. I myślałem nad alchemią, ale kurwa, to już grubszy pieniądz jest, żeby tu taką zajebistą alchemię wjebać. I pokażę wam, ile na przykład w takiego Surę napierdalam aktualnie, gdzie ten Sura jest, chodź tu, gościu. Testing muszę zrobić. Gdzie jest Sura? Tam. Przyjdzie tu, czy pojedzie tam? Pojedzie tam. Dobra, czekaj. Jebs, kurwa, gościu. 8300. Dostał bez kryta, nie? Skrytem to by chyba padł, co? Czy nie? Czy ma tyle, kurwa, HP? Tak, jedno by. Pewnie by jedno. Osiem 300, ale jak równo, kurwa, bije cały czas, ty. Aż dziwne. A, poczekaj, kurwa, jeszcze medal zajebie. Teraz, kurwa, jak mu wyjebie, to z papci wypadnie chyba, co? Aj, uciekł mi przed duchowym, nie wierzę. Idę mu zajebać, chuj. Wybacz, gościu, jak to oglądasz, to wybacz, nie? Ale to ja po prostu testuję, nie? Gdzie on jest? Chodź tu, kurwa. 18, padł. Jest tu spod, ale... Przepraszam, nie chciałem. Szczerze postanowiłem sobie, że trochę podkręcę sobie tego wojownika i powiem wam, że nie za bardzo, ale coś tam tutaj zrobimy. Także ja tutaj sobie włożę tak dwa razy umki diament, włożę sobie przejrzysty szafir, silny na wojowników, bo akurat taki mam, także sobie go ulepszę. Tutaj taki na blok, żeby było, odporność na kryta. No i taki przejrzysty sobie wrzucę na niego rubin. Także ja działam i widzimy się za chwilę. Czas się pobawić, kurwa. O, metch, to cię, kurwa, zaraz je. Wiem o tym. Jak złapię. O, nie wiem, ile mu tam wlazło, ale kryt wszedł, no i to grubo. Patrz, dwóch stoi, ale im wyjebie w dwóch, patrz. Czekaj, już się ładuje duchowe, uwaga. Jebs, kurwa, 17. Leżą. Jest tak piękna ta zabawka, że to jest chuj, nie? To jest coś pięknego, nie? Syndrom mentala ci się włączył? No, bez kitu. Chodź, to ci wyjebie, to zobaczysz, kurwa, co się dzieje, nie? Czy wyjebie, synek? To ci wyloguje do końca gry. Zabiję go, kurwa, nie? No nie ma opcji, że go nie zabiję. Ło, 23 koła dostał, patrz, leży. Dałeś, Sura cię napierdala. Wiem, nie zabiję mnie, za cienki jest, kurwa. Nie żartuję. Dostał 23 koła, nie? Ja już jestem przyszykowany.
Mam tu trochę kadeków, ale jeszcze te kadę śmierci będę musiał polatać po mieście i poszukać po sklepach. No mam trochę tych FMS-ów. Mam nawet dwa ripki. Tu będę musiał je na 9 wybić jednego i drugiego. No, kurde, myślałem na tą zbrojką, czy speeda tu wsadzić, ale zdecydowałem, że wrzucę tutaj sobie Vita i 1 KHP do przodu, co nie? Także dobra, ja tutaj się zabieram za czyszczenie tych FMS-ów i wrzucanie kadeków. I siedem i chuj. A więc na dzisiaj to już wszystko będzie, także jeżeli podobał się wam ten rozpierdalacz M1 35 level ni w chuja, to zostawcie łapeczkę w górę, jakiś ładny komentarzyk, no i zostawcie też komentarz na następny konkursik, oczywiście 3 razy po 600 SM do wygrania. A ja jeszcze z mojej strony gratuluję zwycięzcy konkursu, co był do wygrania ten WP 80 level, także gratuluję bardzo serdecznie. No i co, idę komuś jeszcze przypierdolić, kurwa, na do widzenia. Czekajcie sobie, tylko założę tu, patrzcie, pyk, aktywuję sobie wszystko. Cyk, komu tu wyjebiemy? Tu stoi jakiś, kurwa, 7-6. Ustanie czy nie ustanie tego w ogóle? Patrzcie. Aj, kurwa, dobry jest. 13 tylko. O nie, kurwa, na skilla go zabiłem? Jezu, dobra. Także ja kończę. Dzięki, że byliście. Nara.